spotykamy się na kolejnej naszej 38. już ogólnopolskiej pielgrzymce. Przeżywamy to spotkanie w wyjątkowym czasie, bo w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym łacie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszono na transparentach na rozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców. Jak co roku, po raz 38. pielgrzymi Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana przybywają na Jasną Górę ze swoimi prywatnymi intencjami, ale nade wszystko z intencjami wspólnotowymi. Przybywamy na Jasną Górę, by Matce Bożej zawierzyć nasze troski, radości, nasze zamierzenia, nasze działania na rzecz Kościoła i naszej ukochanej Ojczyzny. A skoro mowa o Ojczyźnie, to trzeba zwrócić uwagę na niezwykle ważny kontekst tegorocznego pielgrzymowania, mianowicie na to, że obchodzimy w tym roku stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest dobra okazja, żeby podziękować Panu Bogu za dar Ojczyzny naszej Matki. To jest też okazja, żeby się zastanowić nad tym, jak ma wyglądać patriotyzm dzisiaj i patriotyzm jutra. Jak jako Katolickie Stowarzyszenie, jako organizacja obywatelska mamy służyć naszej Ojczyźnie i Kościołowi. I o to będziemy Matkę Bożą prosić, żeby nam wskazała drogę na tą służbę, żeby dała nam sił. Przybywamy tutaj liczną grupą pielgrzymów, ponad 1000 osób, żeby naładować te akumulatory duchowe, żeby móc potem pracować, służyć Ojczyźnie. Mamy nadzieję właśnie, że ta pielgrzymka pozwoli nam zrozumieć, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy być katolikiem. Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, przybywamy do Ciebie, Matko i Królowo nasza, z pokorną modlitwą o rychłą beatyfikację Twojego oddanego w niewolę miłości sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Wierni wskazaniom naszego patrona, autora ABC społecznej Krucjaty Miłości, pragniemy budować Civitas Christiana, chrześcijańską społeczność obywatelską. Przemieniaj nasze serca i sumienia, abyśmy stawali się w Twoich rękach godnym narzędziem w służbie Kościołowi i Polsce. Nasza obecność na Jasnej Górze już po raz 38 jest wyrazem szczególnej miłości do tego miejsca. Jesteśmy tutaj, aby chodzić po śladach naszego patrona, sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który w sposób doskonały uczy nas również dzisiaj miłości do ojczyzny, uczy nas również, jak dzisiaj być patriotą, jak realizować siebie w przestrzeni życia społecznego, ale też jako ludzie Kościoła. Chcemy pokazać, że dawanie świadectwa jest dzisiaj możliwe,
to, czego uczył nas święty Jan Paweł II, że tutaj zawsze jesteśmy wolni, odnosi się dzisiaj przede wszystkim nie tylko do wolności społecznej, politycznej, ale do wolności ducha, czyli do świętości. Papież Franciszek zachęca nas, abyśmy zobaczyli swoją świętość w codzienności, abyśmy przez to doświadczali również radości, cieszyli się i byli ludźmi radości i chcemy się tutaj od Maryi tego uczyć, w tym szczególnym miejscu, gdzie ci dwaj świadkowie, prymas tysiąclecia i wielki Jan Paweł II są dla nas patronami. Wybrać lepszy dzień, dostojniejsze miejsce, żeby matce opowiedzieć o wszystkim. Przyszliśmy tu, żeby spotkać się z Maryją, żeby pokazać jej zawartość serca, żeby mówić jej o naszych niepokojach, o naszych miłościach, o naszej Ojczyźnie świętującej stulecie odzyskania niepodległości. To jest tak ważne spotkanie, że nawet Bóg zabiega o to, żebyśmy chcieli z Nim się spotykać. Przybywamy do Ciebie, Matko i Królowo, z pokorną modlitwą o rychłą beatyfikację Twojego oddanego w niewolę miłości sługi, Stefana kardynała Wyszyńskiego. W roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości dziękujemy Ci za nieustanne otaczanie troską i miłością naszej Ojczyzny. Przemieniaj nasze serca i sumienia, abyśmy stawali się w Twoich rękach godnym narzędziem w służbie Kościołowi i Polsce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.